Krośnieńscy radni długo dyskutowali, ale w końcu podjęli decyzję. Gmina Krosno-Odrzańskie przystąpiła do powiatowego programu szczepień przeciwko wirusowi HPV. Myślę, że to była bardzo słuszna decyzja, ponieważ no, jednak rodzice decydują o zdrowiu swoich dzieci i niech taką możliwość mają. Niezagłosowanie byłoby, że tak powiem, nie w porządku wobec woli rodziców. Wirus HPV jest jedną z najczęstszych przyczyn zachorowania na raka szyjki macicy. Szczepienia nastoletnich dziewczynek, które jeszcze nie rozpoczęły współżycia, mogą znacząco obniżyć ryzyko zachorowania. Tu jest bardzo duży ukłon w stronę rodziców, żeby naprawdę poczytali w internecie o za i przeciw i podjęli zgodnie ze swoim sumieniem decyzję, czy zaszczepić swoje dziewczynki, czy nie. Według Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, szczepiąc się przeciwko HPV, kobieta zmniejsza o 70% ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy. Ja osobiście nie jestem w stanie kompetentnie ocenić skuteczności, czy też składu szczepionki. Ufam środowisku lekarskiemu, że wiedzą, co robią i to dobro pacjenta mają tą jako wartość przyświecającą. Rak szyjki macicy jest jednym z najczęściej występujących w Polsce. Co roku o chorobie dowiaduje się 3000 kobiet. 16.